Proszę Państwa, dzisiaj mamy mówić o przywództwie i zarządzaniu zespołami w wirtualnym świecie. Może się wydawać, że to jest rzecz podstawowa. No, przywództwo, zarządzanie to są podstawy, których uczymy. No ale tak to już jest, proszę Państwa, że podstawy zwykle są najtrudniejsze. I jeżeli tych podstaw nie znamy, nie stosujemy, to właśnie popełniamy błędy. Więc spróbujmy sobie te rzeczy uporządkować, żeby wiedzieć, czym się różni zarządzanie od przywództwa, czym się różni menadżer, który zarządza firmą, od przywódcy, który ją prowadzi do pięknego celu przyszłości. Zawsze jak, nawet na poziomie MBA, jak uczę studentów, to zadaję pierwsze pytanie, co to jest zarządzanie? Okazuje się, że powiedzenie tego nie jest wcale takie łatwe. No wszyscy wiemy, no zarządzać, prawda, zarządzać ludźmi, firmą, ale co to jest tak naprawdę zarządzanie? Trudno to powiedzieć, że wcale nie chodzi o definicję, tylko chodzi o to, żeby wychwycić te elementy, które są niezbędne w zarządzaniu. Przede wszystkim, i to może wielu zaskoczyć, chodzi o ludzi, że jest to praca z ludźmi. Trudno sobie tak siedzieć i zarządzać papierami na przykład. No niektórzy uważają, że to robią, ale tak nie jest. I jest to akurat najtrudniejsza część, proszę Państwa, bo właśnie na tym polega sztuka, żeby umieć zarządzać ludźmi tak, żeby firma dobrze prosperowała. No ale to nie wystarczy, żeby zarządzać, trzeba to robić dobrze. Celem każdej firmy jest osiągnięcie, jeżeli jest to firma handlowa, dobrego wyniku, jeżeli jest to firma serwisowa, to żeby mieć jak najwięcej klientów i dobrze ich obsługiwać, ale tak czy owak wszyscy chcemy osiągnąć cel. No to jaki to jest problem? Zarządzamy ludźmi, wszyscy mamy jakiś postawiony cel, ale chodzi o to, żeby to zrobić w sposób odpowiedni. Odpowiedni to znaczy po pierwsze, żeby no efektywnie, to znaczy, żeby ten cel osiągnąć, ale najważniejsze, w sposób wydajny. Ja zawsze mówię, że to nie jest problemem zarobić milion, wydając milion, no bo wtedy tak naprawdę nic nie zarobimy. A cała sztuka polega na tym, żeby ten sam cel, czyli na przykład, żeby osiągnąć dobry wynik w firmie, żeby to zrobić przy użyciu minimalnych środków. I na tym się koncentrujemy właśnie w zarządzaniu. Ale przy okazji, jak mówię, co to jest zarządzanie, bo oczywiście jest to pewnego rodzaju definicja, ale tak jak Państwu spróbowałem to podzielić na etapy, tak właśnie jest, to trzeba też zdać sobie sprawę, że ona musi być sprawna. Sprawna, no to w zasadzie wiemy, ale też taka czysta, prosta, dokładna, pewna. Jak ktoś zaczyna pracować w firmie i widzi, że ludzie nim zarządzający, czy kierownik, czy przełożony mówi w sposób taki niezrozumiały, że tak naprawdę nie wiemy, co on chce, zmienia co chwilę zdanie i tak dalej, czujemy się niepewnie. Wtedy bardzo trudno nam jest się całkowicie poświęcić tej firmie, bo wiemy, że to do niczego nie prowadzi. Więc nie wystarczy znać te wszystkie zasady, co to jest zarządzanie i tak dalej, ale też należy to zrobić tak, żeby to było proste. Tak jak z wykładami, proszę Państwa, im ktoś mówi prostszymi słowami, tak że wszyscy rozumieją, tym wykład wbrew pozorom jest lepszy niż taki, który mówimy bardzo trudnym językiem, niezrozumiałym dla nikogo, bo wtedy niewiele z tego korzystamy. Funkcje zarządzania są cztery i też zawsze mówię studentom, bardzo łatwo zapamiętać, no bo żeby coś zorganizować, trzeba zaplanować, zorganizować i skontrolować. No to już te trzy rzeczy mamy powiedziane, ale jest jeszcze ta jedna, która tak naprawdę jest od niedawna, to znaczy niedawno, to jest te 30 lat temu, którym jest właśnie to przywództwo albo motywowanie, albo wpływanie, jedna z najważniejszych funkcji zarządzania, o której się kiedyś nie mówiło, a dlaczego, to zaraz jak porównamy dawny typ zarządzania i obecny, to Państwo zobaczycie. Oczywiście nie będę tak na wykładach każdą z tych funkcji omawiał, ale chciałbym tylko zwrócić uwagę, że planowanie to nie tylko oznacza, żeby zaplanować działalność firmy, ale na przykład, żeby zbadać otoczenie, żeby zbadać konkurencję, żeby też sprawdzić stan naszych możliwości i dopiero idziemy dalej. Tak samo jak kontrolowanie, to nie tak jak niektórzy kojarzą, że to jest skontrolować i zganić i ukarać, tylko przede wszystkim, żeby w odpowiednim momencie zadziałać, dać informację zwrotną, żeby to szło wszystko w dobrym kierunku.
Tutaj nie mogę się oprzeć, ponieważ mówimy do studentów, którzy do kandydatów na studia MBA, że MBA to jest Master of Business Administration. Master to oznacza magister, ale też mistrz, czyli ten, na którym się wzorujemy, ale także ten, który nam służy pomocą. Administracja z łacińskiego ministrale wyraża właśnie pomoc czy służbę lub sprawowanie zarządu w czyimś interesie. To oznacza, że jak już zdobędziemy tą wiedzę na MBA, czy ją sobie uporządkujemy, to będziemy mogli właśnie pomóc naszym pracownikom, żeby w pełni wykorzystać ich możliwości, ale też, żeby ewentualnie sprawować właśnie zarząd w interesie właściciela, żeby firma się rozwijała. Także no, zarządzanie to jest inaczej administracja biznesu. Powiedziałem przed chwilą, że zmieniło się wiele w zarządzaniu, ale jedną chyba z najważniejszych zmian to jest zmiana roli menadżera. Wystarczy wejść, proszę Państwa, do dowolnej firmy i po kilku minutach w zasadzie możemy się zorientować, czy mamy do czynienia z zarządzaniem w takim nowoczesnym stylu, czy zarządzaniem w dawnym stylu. Takie porównanie jest dosyć proste, tutaj jest side by side, że tradycyjny menadżer myśli o sobie, że ja jestem szefem. I to dzisiaj Państwo wejdą i jest szef, on o wszystkim decyduje. Nie ma żadnego tak zwanego empowerment, czyli żeby ludzie mogli też podejmować pewne decyzje, tylko on po prostu podejmuje decyzje. Natomiast w tej chwili jest raczej tendencja, że współczesny menadżer myśli o sobie, ja jestem członkiem zespołu. Zresztą, mówiąc szczerze, ze względu na czynniki, o których za chwilę też powiem, czyli na przykład rosnąca bardzo konkurencyjność, czyli globalizacja i tak dalej, jedna osoba, która tak sobie myśli, że jestem szefem, nie jest w stanie poprowadzić dobrze firmy. W związku z tym musi mieć odpowiednich pracowników, którzy będą z nim to robili. Oczywiście Państwo powiedzą, nie, no ja znam takiego, który jest menadżerem starego typu, jest po prostu swoim, jest szefem, on o wszystkim decyduje i firma dobrze prosperuje. No pytanie jest, co to znaczy dobrze prosperuje. W zarządzaniu i biznesie ogólnie rzecz biorąc nie chodzi o dobre prosperowanie, chodzi o maksymalny wzrost. Chodzi o osiągnięcie najlepszego wyniku. Chodzi o to, żeby być konkurencyjnym, żeby być lepszym od konkurencji. A tego już nie można zrobić jednoosobowo. Dalej tradycyjny menadżer decyzję podejmuje sam, no skoro jest szefem, no to dlaczego nie? Tutaj on zachęca innych do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, czyli właśnie ten słynny empowerment. Dalej tradycyjny menadżer zatrzymuje wiedzę dla siebie, a ten dzieli się wiedzą i informacjami. Jest taka tendencja, ja też jak zacząłem pracować w biznesie, miałem do czynienia z takimi szefami, którzy uważali, że skoro oni zatrzymują wiedzę dla siebie, no to oni są tymi właśnie najlepszymi. A wręcz czasami się obawiali, że ktoś, z kim się podzielą tą wiedzą, potem ją wykorzysta i będzie wyglądało na to, że nie tylko on to wie. No takie właśnie myślenie w dawnym stylu. Dalej. Specjalizuje się w wybranej firmie, wybranej dziedzinie, na przykład w finansach, a w tej chwili powinien mieć rzetelną wiedzę we wszystkich dziedzinach. Ja zawsze mówię, że jako dyrektor naczelny czy prezes też powinienem znać się na finansach, żeby przeczytać na przykład rachunek zysków i strat, PNL albo bilans. Dlaczego? Oczywiście zawsze mamy dyrektora finansowego, który nam może to wytłumaczyć, ale to nie chodzi o to, żeby za każdym razem iść do dyrektora finansowego, żeby nam wytłumaczył, zwłaszcza, że dyrektor finansowy może do końca nie wiedzieć, jakie są zamierzenia firmy. Dalej wymaga ciężkiej pracy, a tutaj wymaga rezultatów. Miałem kiedyś bardzo ciekawe spotkanie ze studentami, omawialiśmy strategię firmy. I tak trudno było studentom jakoś do tych strategii się zbliżyć, więc powiedziałem, proponuję, pomyślcie Państwo, że jesteście firmą, zarządzacie sobą jaką firmą. No stwórzcie dla siebie strategię, to znaczy określcie cel, jaki macie w swoim życiu. Dalej zobaczcie, jakie są wasze silne strony, słabe strony, co daje wam otoczenie, jakie zagrożenia płyną z otoczenia i potem razem to przetłumaczcie na zadania, które musicie spełnić, żeby właśnie ten cel osiągnąć.
Wielu studentów miało z tym problem, bo uważało, że jest to zbyt personalne, żeby mówić na przykład o swoich słabych stronach. Ale niektórzy się odważyli i dyskusja była bardzo ciekawa. I jedną z takich rezultatów, który był bardzo taki zdecydowany, był właśnie to, bo się spytałem jednej z pań, która dokładnie powiedziała, co chce osiągnąć. I się spytałem, a jak pani chce to osiągnąć? A pani powiedziała, bo ja będę ciężko pracowała. No i właśnie wtedy powiedziałem, proszę pani, to już niestety nie wystarczy. Oczywiście, że należy ciężko pracować, ale przede wszystkim należy efektywnie pracować. To znaczy, żeby były rezultaty tej pracy, a nie żeby ciężko pracować. Jak ktoś pracuje 18 godzin dziennie, po jakimś czasie już jest tak zmęczony, przestaje być efektywny. A nie o to chodzi. A właśnie tutaj liczy się przede wszystkim ten rezultat. Okej, omówiliśmy menadżera, czyli tego, co zarządza, to teraz powiedzmy sobie, czym w takim razie się różni ten lider i jaka jest różnica między nimi, czy każdy na przykład lider jest menadżerem, czy nie. Otóż lider to jest, tutaj tak bardzo ładnie widać, przede wszystkim jest to osoba, która wyznacza cel, to znaczy wyznacza, czym firma będzie za 3, 5 albo 10 lat, w jakim kierunku pójdzie. Ale to nie wystarczy, bo to by było zbyt proste. Jest też odpowiedzialna za realizację tego celu i w tym celu musi mieć dobre umiejętności komunikacyjne, żeby przekonać pracowników do tego, żeby razem z nim, razem z tym liderem, z tym przywódcą chcieli ten cel spełnić. Czyli przywództwo to jest taka sztuka motywowania grupy ludzi, aby zjednoczyli swoje siły w celu osiągnięcia wspólnego celu. Niedawno miałem takie spotkanie, i padło takie pytanie, które wydawało się bardzo niewinne, w jaki sposób przywódca namawia pracowników do tego właśnie, żeby spełnili ten wspólny cel z nim. I wtedy mi przyszło do głowy, że jest to najlepszy moment, żeby właśnie pokazać tą różnicę między przywództwem a zarządzaniem. On nie namawia, on nie przymusza. On motywuje, on powoduje, że ten pracownik chce za nim podążyć. Jak widzi, że ten cel jest dobrym celem, jest jakimś jasnym, wiemy, co należy zrobić. Widzimy też, że ten przywódca jest pełnym, godnym zaufania, to chcemy z nim to robić. On tylko motywuje i właśnie to jest ta sztuka, żeby być przywódcą. Liderów państwo nie znajdziecie w żadnych strukturach organizacyjnych. Dlaczego? Dlatego, że nie jest to, proszę państwa, ani stanowisko, ani funkcja. Jest to umiejętność. No to zobaczmy, co taki menadżer robi, a co lider robi i czym to się różni. No już powiedzieliśmy, że lider to jest ten, który wyznacza cele i który pociąga za sobą ludzi, czyli motywuje ich, żeby razem z nim spełnili, więc on przewodzi. Natomiast taką codzienną pracą zarządczą zajmuje się menadżer, który właśnie zarządza. Lider inicjuje, no ale to trzeba też zorganizować i tym się właśnie zajmuje menadżer. Lider usprawnia pewne rzeczy, też może zmieniać na przykład koncepcję, ale menadżer musi też to wszystko zaplanować, żeby to wszystko uwzględnić. Lider podejmuje decyzje, no chociażby na przykład decyzje, w jakim kierunku firma będzie szła i znowu menadżer zajmuje się tym, żeby to wszystko skoordynować. Lider prowadzi, menadżer przydziela pewne zadania, lider inspiruje. No tutaj menadżer niestety ma zadanie takie dosyć trudne, bo musi to wszystko kontrolować. No i w końcu lider motywuje, a ten menadżer przestrzega przepisu. I tutaj zawsze pada pytanie, kim wolałbyś być, menadżerem czy liderem? Jest ciekawe, że większość nawet studentów na MBA nie przyznaje się do tego, znaczy nie uważa, że jest liderem, chociaż niektórzy z nich zdecydowanie są, jak się później okazuje w trakcie bliższego ich poznania, ale mają pewnego rodzaju taki opór, żeby się do tego przyznać, jakby to było coś takiego bardzo trudnego. To jest trudne oczywiście i na pierwszy rzut oka ktoś by pomyślał, nie no to łatwiej jest sobie tam wymyślać ten cel, namówić do tego ludzi, niż robić te wszystkie rzeczy, koordynować, planować, przestrzegać przepisów i tak dalej, i tak dalej. No jest trudniej, ale zdecydowanie trzeba pamiętać o tym, że na liderze ciąży ogromna odpowiedzialność. No niby takie proste, tylko cel i potem ludzie, żeby ten cel spełniali. A co jeśli ten cel został źle obrany?
co jeśli ten cel jest niemożliwy do spełnienia. Wtedy firma przez kilka lat tak naprawdę idzie w kierunku, który prowadzi donikąd, przestaje być konkurencyjna, no i albo upada, albo po prostu się nie rozwija. Także to zadanie jest, proszę Państwa, bardzo, bardzo ważne, ale jednocześnie odpowiedzialne. Dlatego na liderów, na liderów wybiera się ludzi właśnie odpowiedzialnych, mądrych, inteligentnych, z wiedzą i z wizją, ale tak naprawdę ich się nie wybiera. Liderzy bardzo często się wyłaniają. Zawsze tak mówię przy okazji zarządzania kryzysem. Mówię, że taki kryzys daje nam dwie możliwości. Pierwsza to jest, żeby znaleźć źródło tego niepowodzenia, tego kryzysu i żeby już więcej tego nie powtórzyć. Ale drugie, że wyłaniają się liderzy. Właśnie w bardzo trudnych sytuacjach nagle się znajdują osoby, które zasają rękawy i mówią, nie mamy na co czekać, musimy sami to zrobić, nikt nam nie pomoże. To są właśnie liderzy. I to są tacy liderzy naturalni. Czyli tak, powiedziałem, lider to jest przywództwo, to jest pewnego rodzaju umiejętność, a menadżer to jest stanowisko i stąd na przykład władza menadżera wynika z jego stanowiska, a władza lidera, jeśli można tak nazwać władzą, wynika z autorytetu, ta władza i autorytet wynika z tego, z ludzi, którzy są naokoło nich. Czyli jeżeli ludzie właśnie zaufają nam jako liderowi, to oni tworzą, że my mamy tą władzę, to znaczy mamy władzę, żeby na przykład powiedzieć, będziemy szli w tym kierunku i wszyscy idą w tym kierunku, no to jest władza. Lider kreuje pewien cel, natomiast menadżer realizuje ten cel, tak jak było widać w poprzednim, na poprzednim slajdzie. I w końcu lider spełnia taką charyzmatyczną rolę wizjonera, natomiast dla menadżera ta właśnie wydajność, czyli jeden z tych elementów, o którym mówiliśmy w zarządzaniu, jest jego nadrzędnym celem. On jest za to odpowiedzialny. A lubię takie powiedzenia, bo łatwo je zapamiętać, że lider jest kimś, za kim poszedłbyś do miejsca, do którego nie poszedłbyś sam. I tutaj oczywiście za tym, proszę Państwa, jest bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim no, zaufanie. Nie poszlibyśmy za kimś nie mamy zaufania. Za kimś, kogo podziwiamy. Mamy takie przekonanie, że on wie tak naprawdę, dokąd on nas prowadzi, w związku z tym za nim pójdziemy. A jednym oczywiście z takich przywódców był John Fitzgerald Kennedy, który powiedział, uważam, że ten naród powinien zobowiązać się do osiągnięcia celu, że do końca tego dziesięciolecia człowiek wyląduje na Księżycu i bezpiecznie wróci na Ziemię. To jedno powiedzenie właściwie mówi nam wszystko. Po pierwsze, wyznaczenie celu. No tym celem jest, że człowiek ma wylądować na Księżycu. Ale nie wystarczy wyznaczyć celu. Proszę zauważyć, że tutaj jest i bezpiecznie wróci na Ziemię. To nie jest sztuką, proszę Państwa, żeby dolecieć do Księżyca. No ale co, żeby wrócić? No to już jest duża, większa sztuka. To trzeba było naprawdę nad tym bardzo pracować. I też ten cel, proszę zauważyć, ma jeszcze jeden element, a mianowicie czas. Bo gdyby on powiedział, że uważam, że powinniśmy dolecieć na Księżyc, to nic by nie oznaczyło, bo to można by było pomyśleć, że to będzie za 100 lat na przykład, po drodze wiele osób by nie wróciło i tak dalej. Proszę zauważyć, jak jedna dobrze sformułowana teza w zasadzie mówi na wszystko. A ponieważ przywództwo jest, tak jak powiedziałem, stosunkowo nową rzeczą, zapytano wśród 35 tysięcy menadżerów, przywódców i także pracowników wyższego szczebla o to, jakie są zadania przywódcy. I z tego otrzymano listę 5, że uruchamia innych do działania, wyznacza drogę, zachęca, kwestionuje procesy, inspiruje wspólną wizję. Ja myślę, że przynajmniej 4 z nich są jasne. Ja myślę, że to kwestionowanie procesów już może być trudniejsze do zrozumienia, dlaczego tak jest, ale właśnie to jest zadanie, proszę Państwa, przywódcy, ponieważ on ma określić cel i ten cel nie zawsze jest prosty i on nie zawsze idzie wzdłuż prostej linii, więc musi kwestionować pewne procesy. Co to znaczy, że uruchamia innych działania? No po pierwsze używa, no, specjalnie napisałem w cudzysłowie, magicznych takich słów my, zamiast ja.
jeżeli się oduczymy tego, że ja to, ja tamto, tylko my zróbmy to, my mamy zadanie, my mamy potencjał, to zawsze idzie to w dobrym kierunku. I to jest właśnie zadanie przywódcy, lidera, żeby nas o tym przekonać. W ten sposób nas inspiruje. Promuje wysiłek zespołu do wykonania zadania, a nie tylko indywidualne wysiłki. Indywidualne wysiłki są oczywiście bardzo dobre i bardzo potrzebne, ale siła w jedności, czyli jeżeli mamy zespół, który pracuje nad czymś, osiągniemy więcej niż pojedynczy, działając pojedynczo. Sprzyja współpracy i buduje zaufanie. Wzmacnia możliwości każdego, czyli daje im szansę. Daje każdemu poczucie siły i ważności. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że to otrzymujemy od naszego przywódcy. Wyznacza drogę, jest wzorem postępowania oczekiwanego od innych i jest przykładem, robiąc, co deklaruje. Bardzo jest ważne, proszę Państwa, żeby robić to, co się mówi. Jeżeli mówimy, że to jest dobry sposób postępowania, a postępujemy inaczej, to wtedy nikt nam nie będzie wierzył i w związku z tym będzie nam bardzo trudno właśnie zmotywować tych ludzi, żeby z nami ten wspólny cel spełniali. Ludzi posiąga osobowość, nie plan. To znaczy wydaje nam się, że sam dobry cel już wystarczy, żeby pociągnąć ludzi do spełnienia tego celu. No nie wystarczy. Potrzebny też jest właśnie osoba, która ma osobowość, ma charyzmę, ma integrity właśnie, czyli że postępuje tak jak mówi, do tego, żeby nas ze sobą pociągnąć. Zachęca, no pokazuje, że mu zależy. No, możecie Państwo powiedzieć, no wiadomo, przywódcy zależy na tym, prawda, żeby mu inni pomagali, ale to też trzeba pokazać. Trzeba też podziękować, trzeba umieć podziękować. Takie proste słowo jak dziękuję, no czyni cuda. Wyróżnia tych, co wnieśli wkład. Niekoniecznie od razu, że będzie pensja wyższa o 20%, czy zostanie lepszy samochód. Czasami po prostu pochwalenie przed innymi, że ktoś zrobił coś dobrze. Każdy sukces należy świętować. Dlaczego nie? No i że nagroda powinna zależeć od wyniku. Oczywiście niektórzy uważają, że no skoro wszyscy pracujemy, to wszyscy powinni dostać równo, ale wtedy, proszę Państwa, nie ma takiej motywacji, żeby zmusić się do wysiłku. Tak czy owak, nagroda powinna zależeć od wyniku. Kwestionuje procesy. Burzenie status quo. A ja pamiętam, że tak jak tu zostałem przedstawiony, że pracowałem w branży medycznej, reprezentowałem firmę Medtronic i jak zostałem prezesem, to większość produktów, które oferowała ta firma, to jest największa firma na świecie sprzętu medycznego, były kupowane na przetargach ogólnopolskich zgodnie z prawem o zamówieniu publicznym. Wydawało się, że jest to nie do zburzenia. Dlaczego to było, powiedzmy, nieoptymalne? No dlatego, że głównym kryterium była cena. W związku z tym trudno było przebić się z nowymi, nowoczesnymi technologiami medycznymi, a taką właśnie firmę reprezentowałem. I trudno było wprowadzić terapie, które już na świecie były prowadzone, a u nas jeszcze nie, no bo wydawało się, że są za drogie. Wydawało się, że to nie do zburzenia. Zabrało to przynajmniej 3 lata wytężonej i bardzo ukierunkowanej pracy, żeby z tego systemu wyjść. O tym też opowiadam na naszych zajęciach na MBA. Jest pionierem, czyli jest takim, który pewne rzeczy inicjuje po raz pierwszy. Szuka okazji do innowacji, do wzrostu, do poprawy. Cały czas zmiany są wynikiem słuchania, a nie mówienia, czyli słucha też innych, co mają do powiedzenia i z tego też się uczy, bierze to pod uwagę. Zachęca do eksperymentów i podejmowania ryzyka. Próbuj, ponieś porażkę, naucz się. To jest dokładnie, proszę Państwa, cytat, tak jak Steve Jobs mówił, to znaczy mówił, że jeżeli nie popełniamy błędów, to znaczy, że nie robimy nic innowatorskiego, nie próbujemy zrobić czegoś, co nikt nie zrobił. I właśnie mówił, dobrze, ponieś tą porażkę, ale z tego naucz się czegoś. Inspiruje wspólną wizję. Ma wizję, jak powinno być. Żyją czasem, który dopiero nastąpi. Tak? Czasami to są trudni ludzie do rozmawiania, bo my z nimi rozmawiamy o tym, co jest teraz i próbujemy z nimi porozmawiać o problemach, jakie mamy w tej chwili,
A oni na to patrzą tak troszeczkę, no ale przecież my mówimy o tym, jak to ma być. Ja się tylko tym zajmuję, a tym, co jest teraz, no to niestety wy musicie sobie dać radę sami. Przewiduję pewne możliwości, które są ekscytujące. Zna swoich ludzi, żeby ich przekonać do swojej wizji, bo tak jak mówiliśmy, przywódca to jest nie tylko ten, co wyznacza cele, ale też ma takie umiejętności, żeby ludzi przekonać do tego. Cech lidera jest wiele. Ja zwykle wybieram listę 20 cech i proszę studentów, żeby wybrali z tych 20 5 największych i powstaje nam lista. I bardzo często ogromnym zaskoczeniem jest, że na tej liście nie znalazło się, że główną cechą, jedną z głównych cech czy pożądanych cech lidera jest uczciwość, że postępował etycznie. Jest to ogromne zaskoczenie, jeżeli to dopiero przeanalizujemy, bo się wydaje, że wszystkie inne są ważniejsze. No wiadomo, jako lider musi mieć wizję, wyznaczać cele, inspirować, prawda? Można na nim polegać, że zachęca, promuje, uczy, prowadzi, pokazuje szacunek, okazuje spokój i też potrafi się komunikować. No właśnie, a co z tą uczciwością? Bardzo prosto. Jeżeli postępujemy nieuczciwie, to wszystkie te cechy nie mają żadnego znaczenia. Wtedy nic nie ma znaczenia. I są, to słychać Państwo, to co chwila słyszymy, że jakiś prezes jakiejś wielkiej, uznanej firmy nagle zostaje oskarżony o postępowanie niezgodnie z zasadami, jakieś łapówki, jakieś coś, więzienia, nie wiadomo co. Co z tego, że miał wizję, co z tego, że wyznaczał cele, co z tego, że ludzie za nim szli? On był po prostu nieuczciwy. Czyli to jest taki warunek sine qua non tego, jeżeli tego nie ma, to całej reszty nie ma. Bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, bo w różnych czasach, ja żyłem w takich czasach, że w pewnym momencie 1/3 mojego czasu jako prezesa zajmowało mi wizyty w CBA, CBS i tak dalej, bo byliśmy największą firmą w Polsce sprzedającą sprzęt medyczny i nikt nie mógł zrozumieć, jak to jest, że my wygrywamy tak wiele tych przetargów, chociaż nie jesteśmy najtańsi. No więc na pewno robimy coś złego. I jest tylko jeden sposób, żeby się obudzić rano i nie bać się tego, że ktoś wali do drzwi i próbuje wszystkie dokumenty przejrzeć. Po prostu postępować uczciwie. Wtedy nic nam nie grozi. Czy jeszcze coś? Tak od drugiej strony, Ingrid Fedman to jest taki biznesmen i filantrop, który powiedział, nie kochamy za to, kim ktoś jest, ale za to, jak się przy nim czujemy. Proszę się zastanowić, pomyśleć o żonie, mężu, przyjacielu, koleżance, współpracowniku. Za co kogoś lubimy? No nie za to, że jest ładny, czy wysoki, czy się dobrze ubiera, czy bogaty i tak dalej. Tylko właśnie, czy się z nim dobrze czujemy. Czy dobrze się nam z nim współpracuje. Czy mamy ochotę z nim po prostu pójść na kawę i sobie pogadać. I właśnie lider to jest ktoś taki, kto potrafi tak działać na nas, tak wpływa, że my się czujemy dobrze. Czyli ci liderzy, którzy są lubiani i podziwiani, dają nam poczucie, że jesteśmy wartościowi, zmotywowani, no też zainspirowani, zdolni do wykonywania zadań, silni i dumni. Spróbujcie Państwo tego sami. Mówiąc szczerze, to bardzo takie rzeczy się przypominają, jak zaczynamy, jak mamy wnuków i trzeba też na nich wpłynąć, bo wiadomo, że oni się młodzi ludzie pewnych rzeczy uczą i bardzo ważne jest to, żebyśmy właśnie nie mówili im, że coś źle robią, że krzyczą, że mamy z nim problem, tylko właśnie im pokazać, jak są dla nas wartościowymi, jakie mają ciekawe pomysły i nawet najdrobniejsze sukcesy podnosić wysoko, żeby czuli się dowartościowani. A w dwóch grupach, Manhattan Project, to jest grupa, która broń nuklearną, pracowała nad projektem broni nuklearnej, no i Apple, spytali, jaka jest rola przywódcy. Ogromnym zaskoczeniem było, że na pierwszym miejscu postawiono chronienie przed niezadowoleniem szefów. Okazuje się, że ludzie no w takich firmach, prawda, bo to były najpotężniejsze umysły, no Apple też stworzył rzeczy, które zmieniły nasz świat, że bardzo ważną rzeczą było, żeby te właśnie umysły mogły pracować, żeby mieć szansę realizować właśnie swoich zadań. Ciągle przypominać, jak istotna jest i praca.
A Steve Jobs powtarzał, you are changing the world. No fajnie, przychodzimy do pracy i ktoś nam mówi, słuchaj, twoja praca, zmieniasz świat. No jest to naprawdę bardzo inspirujące. Budować atmosferę zaufania, gdzie ludzie się mogą nie zgadzać, mogą się nawet kłócić, ale ciągle pracują razem. Budować kulturę takiej ciekawości, eksperymentowania, podejmowanie ryzyka i to jest nagradzane, a nie karane. Nawet jeśli czasami się nie uda. Dawać nadzieję, proszę Państwa, bo bez nadziei jest trudno kontynuować, szczególnie kiedy wszystko idzie w złym kierunku. Wtedy nadzieja pomaga nam z tego wyjść. Czyli przywództwo to związek między tymi, którzy aspirują, aby być liderami, i tymi, którzy decydują się za nimi podążać. Ludzie decydują się podążać za liderem nie dlatego, że nim jest, ale dlatego, że spełnia ich oczekiwania i właśnie daje im poczucie, że się dobrze czują. Większość ludzi oczekuje od liderów, byli uczciwi. Tutaj tą uczciwość stawia na pierwszym punkcie. Dalekowzroczni, inspirujący i kompetentni. Wiarygodność jest podstawą przywództwa, a wiarygodność zdobywa się przez codzienne działania przywódcy, a nie przychodzi automatycznie. No i teraz pytanie, jakie zadaję każdemu studentowi. Skąd wiadomo, że ktoś jest menadżerem, a skąd, od kiedy już wiadomo, że ktoś jest przywódcą? No niby znamy wszystkie cechy, widzimy, jakie role spełniają przywódcy i menadżerowie. I po wielu latach praktykowania, ale też po wielu latach uczenia studentów, doszedłem do wniosku, że tak, po pierwsze, każdy przywódca jest menadżerem. No więc kiedy jest przywódcą, a kiedy menadżerem? Jeżeli większość czasu poświęca na budowanie tego celu i na motywowanie ludzi, żeby za nim poszli. Natomiast jeżeli większość czasu, to powiedzmy 2/3, ale jeżeli większość czasu spędza, bo wiadomo, że menadżer, no nie w każdej firmie, proszę Państwa, jest lider tak naprawdę, więc wtedy menadżer też jest pewnego rodzaju liderem. Natomiast jeżeli większość czasu poświęca na zarządzanie, kontrolowanie, planowanie i tak dalej, no to wtedy on jest bardziej menadżerem niż przywódcą, co oczywiście nie ma w tym nic złego. Okay. A teraz dlaczego w wirtualnym świecie, no bo mówimy o tym wirtualnym świecie. Dlatego, że nas zmusza, proszę Państwa, do tego sytuacja. Jest globalizacja, internacjonalizacja, jest pojawienie się nowych rynków zbytu. No, rozwój informatyzacji, który daje nam w ogóle taką możliwość. Rosnąca konkurencyjność. Rosnące oczekiwania zarówno pracowników, jak i udziałowców, jak i analityków i giełdy. No i takie wydarzenia ostatnie, jak na przykład pandemia i wojna, które nas w pewien sposób zmusiły do tego, na przykład, żebyśmy zajęcia prowadzili online. Ja tylko powiem, proszę Państwa, z mojego doświadczenia, zarówno pracy w firmie, czyli zarządzania, jak i uczenia na uczelni, że jednak ten osobisty kontakt jest bardzo ważny. Rozumiem, że tak jak była pandemia, mieliśmy do wyboru albo zajęcia mieć, albo przerwać na 2 lata. Dla wielu studentów, którzy na przykład wyjechali do swoich krajów, nie dostali wizy, nie mogliby skończyć uczelni, to rzeczywiście jest to zaletą, że możemy to robić. Ale nie ma, proszę Państwa, lepszej formy niż bezpośredni kontakt. To jest tak jak, proszę Państwa, z ojcami, którzy pracują, żeby zarobić na rodzinę. Po czym po 20 latach słyszą od żony i od dziecka, no ale ciebie nigdy nie było w domu. No i on wtedy mówi, no ale przecież ja pracowałem bardzo ciężko, jeździłem po całym świecie. Okazuje się, że jednak to było ważne, żeby przytulić, żeby być, żeby spędzić wieczór, żeby pójść właśnie do kina, żeby pójść na lody. No może z nie każdym pracownikiem będziemy chodzili na lody, ale to, żeby z nim właśnie porozmawiać, żeby się z nim spotkać, żeby na bieżąco sobie wyjaśnić, jest bardzo ważne. Czyli wirtualny świat jest i tutaj do tego powrotu nie będzie. Wykorzystujmy to tam, gdzie to jest możliwe, ale pamiętajmy o tym, że osobisty kontakt jest bardzo cenny, powiedziałbym nawet bezcenny. Ponieważ ja w Japonii spędziłem wiele czasu, u góry jest napisane domo arigato gozaimasu, czyli bardzo Państwu dziękuję. No a po angielsku to jest bardzo ważne, że ja zapomnę to, czego się uczyłem, ale zapamiętam to, czego się nauczyłem. To jest bardzo ważne. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję serdecznie. Panie doktorze, ja mam jeszcze takie pytanie. W związku z tematyką tego dzisiejszego wystąpienia nasunęła mi się taka refleksja. Jak pan myśli, czy trudniej jest być przywódcą w tym wirtualnym świecie, czy to się niczym nie różni?
Czy są jakieś bariery, czy są jakieś ułatwienia? Jak by Pan ocenił bycie przywódcą w świecie rzeczywistym i w świecie wirtualnym? Znaczy, zdecydowanie po tym, co powiedziałem, uważam, że zarządzanie, znaczy bycie liderem w takim świecie wirtualnym jest trudniejsze, dlatego że właśnie nie mamy tego bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Z drugiej strony, jeżeli na przykład zarządzamy korporacyjną firmą i mamy na całym świecie, na wszystkich kontynentach osoby, które, no, które nam podlegają. Jesteśmy na przykład szefem ogromnej firmy i mamy w różnych krajach odpowiedników, szefów kraju. No to gdybyśmy musieli jeździć do każdego z tych krajów, to by było prawie niemożliwe. Czyli tak mówię, są pewne takie sytuacje, w których to ułatwia, natomiast tak czy owak uważam, że takie spotkanie osobiste, spojrzenie, pójście, proszę Państwa, nawet do restauracji na kolację. Tam poznajemy tych ludzi dużo bardziej niż czytając ich sprawozdania czy ich prezentacje, bo wtedy dopiero widzimy tych ludzi i też wtedy wiemy, jak to odpowiednio wykorzystać albo czego im brakuje i to im dać. Także uważam, że jest tak naprawdę trudniej osiągnąć ten cel, który ja uważam, że jest celem właśnie zarządzania czy przywództwa.